Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się dziś proces 15-latka, który w listopadzie ubiegłego roku próbował zabić nożem swoją matkę i ojca. Będzie odpowiadał jak dorosły. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się wieczorem 20 listopada 2022 roku w Częstochowie. Wtedy 15-latek miał wziąć nóż i zaatakować swoją matkę. Gdy ta zaczęła się bronić, z pokoju wyszedł jej mąż, który pomógł obezwładnić nastolatka. Oboje doznali obrażeń. Nastolatek odpowiada za usiłowanie zabójstwa. W trakcie postępowania wykluczono, aby sprawca tego zdarzenia znajdował się w chwili jego popełnienia w stanie nietrzeźwości, czy też pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających psychotropowych bądź psychoaktywnych. Z uzyskanej opinii psychiatrycznej wynika, że nie znajdował się on również w stanie, który w jakikolwiek sposób wyłączałby bądź ograniczał jego poczytalność. Podejrzany nie był dotychczas karany. Sąd uznał, że mimo, że nastolatek nie ukończył jeszcze 17 roku życia, to może odpowiadać jak dorosły. W trakcie postępowania 15-latek przyznał się do winy. Mieszkańcy sosnowieckiej Dędówki są zaniepokojeni nieznajomymi, którzy w kilkuosobowej grupie kręcą się po osiedlach w dzielnicy. Jak mówią mieszkańcy, to 5 osób, z których część może być pochodzenia romskiego. Mają rzekomo chodzić po klatkach schodowych, ciągnąć za klamki i obserwować mieszkania. Mieszkańcy solidarnie ostrzegają się nawzajem, bo obawiają się kradzieży. Fatima Orlińska. Wchodzą do klatek schodowych, szarpią za klamki i próbują otwierać drzwi. Zdarzyły się przypadki, że lokatorzy w ostatniej chwili zdążyli zareagować. Od kilku dni mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Dędówka żyją w strachu, bo na osiedlu ma kręcić się grupa podejrzanie zachowujących się osób. Jak wskazują mieszkańcy, część z nich nie wygląda na Polaków. Przyjechał samochód Focus i były, nie wiem, 3 panie i 2 panów, chyba tak, pochodzenia. Na pewno nie wiem, ale mąż mówi, że to cygańskiego. Stanęli sobie tutaj między krzakami i patrzyli się w ogóle w nasze okna. Po czym podjechali troszkę dalej, patrzyli na ogródek, po oknach patrzyli. Mąż wyszedł, pyta się, czy zgubili się. No i oni wtedy szybciutko odjechali. Tacy bardzo nachalni, żeby po prostu dostać się do mieszkania. Ale mówiła ta koleżanka, w jaki sposób są nachalni? Czy coś mówią, czy jakoś się zachowują charakterystycznie? To znaczy nie, tylko mówiła, żebym uważała i żeby nikogo nie wpuszczać, że podobno wczoraj gdzieś się tu kręcili. Obawiam się. Ale czego się pani obawia? No, że jak wejdą do domu, no to okradną. Wiadomo, każdy wychodzi do sklepu czy gdzieś. No, dużo tu mieszka starszych osób, też się na pewno obawiają tego, nie? Sytuacje są różne. Są dzieci, wychodzą na dwór, nie zamkną drzwi czy przymkną i to jest właśnie powód. Mieszkańcy osiedli wzajemnie ostrzegają się w internecie. Na portalach społecznościowych powstały grupy, na których ludzie przekazują sobie bieżące informacje. Na drzwiach klatek schodowych rozwieszono plakaty ostrzegawcze, na których jest zdjęcie samochodu, jakim mogą poruszać się budzący niepokój nieznajomi. Dostałem SMS-a ostatnio, że kręcą się jacyś podejrzani ludzie w Focusie, Ford Focus, kombi, początek rejestracji SG, to podejrzewają, że Gliwice, 311. Ostrzeżenie dla mieszkańców osiedle Kalinowa, przyszłość to czyli stare osiedle i Niwka, nie? Tyle dostałem, tak, znajoma mi wysłała tego SMS-a, że ktoś jeździ po osiedlu i łapie za klamki, sprawdzają mieszkania, czy są otwarte, czy też nie. Jak przekazali nam mieszkańcy osiedli, o podejrzanej grupie informowali dzielnicowego. Niektórzy alarmowali też lokalnych działaczy, którzy również podjęli interwencję w komisariacie. Jeden z nich po tym, jak w środę miał usłyszeć, że policja takich zgłoszeń nie przyjmuje, wystosował wniosek o zwiększenie służb patrolujących rejon. Wczoraj zadzwoniłem na policję. To oni odpowiedzieli na czwórkę, na Niwkę, powiedzieli mi, że tak, wiedzą, mieli zgłoszenie. Dokończyłem im numer rejestracyjny, bo tutaj też nie było całkowitego numeru rejestracyjnego, ale ta pani sąsiadka, która u nas mieszka, pracuje, sprząta budynki na tej Orlen Lwowskiej, właśnie przy tej Żabce był ten samochód i wtedy policji podają cały numer rejestracyjny. I no, póki co policja nie ma podstaw, żeby nawet w bazie danych sprawdzić ten samochód. Do niepokojących lokalną społeczność sytuacji dochodzi przy ulicach Kalinowej, Jodłowej, Wrzosowej i Zagłębiowskiej. Policja potwierdza, że sytuacja jest jej znana, jednocześnie podkreśla, że oficjalnie do środy rano żadne zgłoszenie nie wpłynęło.
przypadku, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, apelujemy do mieszkańców, aby od razu zgłaszali takie przypadki na numer alarmowy, ponieważ policja sprawdza szczegółowo każde takie zgłoszenie. Przy okazji apelujemy również o to, by dobrze zabezpieczać swoje mieszkanie przed wyjściem oraz aby reagować na bieżąco na niepokojące sytuacje. W tym wypadku schemat działania, jak mówią mieszkańcy, jest taki sam. Nieznajomi szarpią za klamki, a gdy lokator otworzy drzwi, pytają o ubrania dla dzieci, ewentualnie zostawiają pod drzwiami słoiki z jedzeniem. Być może po to, by zobaczyć, czy ktoś jest w środku. Według policyjnych statystyk tylko w czerwcu tego roku w całej Polsce utonęło 48 osób. A to dopiero początek sezonu nad wodą i choć o profilaktyce głośno jest każdego roku, popełniane przez plażowiczów błędy wciąż są te same. Fatima Orlińska. Kilka sekund dłużej i mogło dojść do tragedii. Sytuacja, która miała miejsce w środę na sosnowieckich Stawikach, gdzie w obecności dorosłej opiekunki topiła się kilkuletnia dziewczynka, to jedna z wielu, z jakimi każdego dnia mierzą się ratownicy. Niestety to właśnie ten moment, gdy dorosły traci dziecko z pola widzenia, często decyduje o tym, że niechlubne statystyki rosną. To jest koronny przykład. Niestety, ale nasze pociechy często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie ze sobą woda i ta opieka nad dziećmi jest skazana. Drugi czynnik to jest alkohol. Należy pamiętać o tym, że alkohol i woda nie idą z sobą w parze. W związku z czym nie spożywamy tych napojów na plaży. Do największej liczby wypadków wciąż dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych, gdzie jednocześnie nie ma zakazu kąpieli. Na szczęście w miastach otwierają się kolejne zbiorniki wodne, przy których są ratownicy. Nawet w środku tygodnia są na nich tłumy. Nie tylko otwarte przez miesiąc w Dolinie Trzech Stawów, ale i także przy Stawie Morawa, ale przez cały miesiąc i tak naprawdę mamy rekordowy okres, jeżeli chodzi, rekordowy sezon, jeżeli chodzi o liczbę ratowników. Nowością w tym roku będzie kąpielisko na zmodernizowanym stawie Starganiec. Łącznie na katowickich kąpieliskach miejskich będzie 50 ratowników. Nie tylko tu mają co robić. W szczycie sezonu przez plażę przy Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej tylko w ciągu jednego dnia potrafi przewinąć się nawet 10 tysięcy osób. Tam wodne pogotowie ratunkowe podejmuje interwencje nawet kilkanaście razy w ciągu jednej zmiany. Dlatego latem plaża strzeżona jest w wydłużonych godzinach pracy. Przede wszystkim dowiadki wodne, które są za nami, kajaki, gdzie ludzie wypożyczają, skaczą sobie z tych dowiadków, nie znając dna, nie znając głębokości, nie używają do tego kapoków, tylko po prostu sobie wyskakują, chcą się schłodzić. My to rozumiemy jak najbardziej, ale założenie kapoku i wyskoczenie sobie nie jest jakimś większą ujmą niż niezałożenie tego kapoku. Jak pokazują statystyki, najczęstszymi ofiarami utonięć i wypadków nad wodą są mężczyźni po 50 roku życia. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem śmieciarki. W Częstochowie kierowca takiego pojazdu potrącił 70-letnią kobietę, która zmarła na miejscu. Do podobnego wypadku doszło w listopadzie 2021 roku w Gliwicach. Wtedy pod kołami śmieciarki zginął 37-letni mężczyzna. Z kolei na początku czerwca w Katowicach kierowca samochodu dostawczego śmiertelnie potrącił 85-letnią kobietę. Paweł Jędrusik. Do wypadku doszło we wtorek rano na ulicy Drzymały w Częstochowie. Śmieciarka jechała wąską uliczką przy bloku mieszkalnym, żeby odebrać śmieci z kontenera. W pewnym momencie pod kołami ciężarówki znalazła się 70-letnia kobieta. Postępowanie wszczęte w tej sprawie będzie miało na celu wyjaśnienie wszelkich przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie nadzoruje częstochowska prokuratura, a prowadzi Komenda Miejska Policji w Częstochowie. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie w województwie śląskim. 7 czerwca przy ulicy Ułańskiej w Katowicach kierowca Forda Transita śmiertelnie potrącił 85-letnią kobietę. Prawdopodobnie jej nie zauważył. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie. Obecnie przesłuchiwane są osoby, które mogły widzieć całe to zdarzenie. Powołany również został biegły z zakresu ruchu drogowego, który określi okoliczności wypadku. Niemniej jednak prowadzący postępowanie proszą o zgłaszanie się kolejnych świadków. Może ktoś w tym czasie przejeżdżał i uchwycił to zdarzenie, nagrywając to na kamerę samochodową. Niecałe dwa lata temu w Gliwicach pod kołami śmieciarki zginął 37-letni mężczyzna. Tam też wszystko działo się na osiedlowej drodze. Rzecznik prasowy jednej z firm zajmujących się odbiorem odpadów zwraca uwagę na trudności, z jakimi spotykają się kierowcy odbierający odpady. Taki kierowca wjeżdżając gdzieś na uliczki osiedlowe
musi zwracać uwagę naprawdę na bardzo wiele różnych rzeczy. Te uliczki często są poblokowane przez samochody. W związku z tym, wjeżdżając takim dużym autem, taką dużą śmieciarką, no musi uważać, żeby gdzieś tam pomiędzy tymi samochodami się przecisnąć. W związku z tym jego uwaga skierowana jest często na to, żeby no, nie uszkodzić tych aut. Na razie nie wiadomo, kto był winny wypadku w Częstochowie. Niezależnie od wyników śledztwa warto pamiętać, że w kontakcie z kilkunastotonową ciężarówką pieszy nie ma szans. Dlatego widząc zbliżający się taki pojazd, trzeba zawsze zachować szczególną ostrożność. W Kokotku trwa Festiwal Życia, największe chrześcijańskie wydarzenie w Polsce. Młodzież z całego kraju i nie tylko przyjechała, żeby spędzić tydzień pełen koncertów, prelekcji, warsztatów i duchowych doświadczeń. Wydarzenie przyciąga uwagę młodych ludzi, którzy mogą tu spotkać osoby o podobnych przekonaniach. Impreza potrwa do niedzieli. Tydzień pod namiotami pełen koncertów, dyskusji, warsztatów, codziennych mszy świętych i wewnętrznej kontemplacji. Ja jestem mega zajarany, w sensie ja bardzo lubię takie eventy, gdzie mogę spotkać ludzi młodych i też czerpać, ale też mieć możliwość dzielenia się tym, co Bóg wkłada w moje serce. Jestem zachwycona tymi młodymi ludźmi, tą energią, tym po prostu pięknem, tym, że tyle osób przychodzi do Pana Boga. No i właśnie szuka siebie, szuka właśnie Pana Boga. Młody Kościół, żywy Kościół, dzieje się coś przepięknego, to trzeba przeżyć. Festiwal Życia organizowany jest w lublinieckim Kokotku od 5 lat, kiedy powstało tu Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa. Przy organizacji wydarzenia pomagają wszystkie diecezje w województwie śląskim. Naszym celem, żeby ludzie otwierali się na siebie, dzięki temu na Boga się też otwierają. Sama ta przestrzeń przyrody, tutaj pewien taki klimat jakiejś wolności daje właśnie taką dobrą przestrzeń do spotkania się z samym sobą. A żeby spotkać się ze sobą, to trzeba też rozmawiać z innymi ludźmi. Festiwal to nie tylko typowo chrześcijańskie aktywności, jak warsztaty duchowe i plenerowe msze święte, ale też koncerty takich artystów jak Daria Marx czy Trips. To nie tylko czas dla indywidualnego rozwoju, ale również okazja do nawiązywania nowych relacji i wspólnego tworzenia chrześcijańskiej społeczności. Przygotowaliśmy w tym roku kilkadziesiąt bardzo różnych propozycji. Znani prowadzący i różnorodna tematyka. Od takich warsztatów, powiedzmy, podstawowych, muzycznych, tanecznych, ruchowych, poprzez duchowość, rozwój osobisty, aż po takie bardziej nietypowe propozycje jak boks. Festiwal przyciągnął gości, którzy podzielili się swoimi historiami związanymi z wiarą. W środę prelegentką była Basia Turek, niepełnosprawna trenerka personalna i podróżniczka. Opowiedziała o swoim osobistym doświadczeniu związanym z wiarą i o tym, jak radzi sobie w codziennym życiu. Przyjechałam po to, żeby się z nimi podzielić tym, jak doświadczam Boga, jak On robi cuda w moim życiu. Po to też, żeby oni nawrócili mnie tak naprawdę, bo ja też dużo od nich biorę. Radości, otwartości, dobroci. Festiwal Życie zakończy się w niedzielę uroczystą mszą świętą, której przewodniczyć będzie metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Taka była środa. Dziękuję, że byliście Państwo z nami dzisiaj. Do zobaczenia jutro o stałych porach.